Transmitowaliśmy dla Państwa wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum w Krynicy 2023, bo taką nazwę to forum nosi. Nasz gość nieco zdziwiony, skonfudowany, Krynica to jeszcze jest? Tak, jest reaktywowana co najmniej od dwóch lat. Marta Golbik, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam Panią posłów, witam Państwa. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No i co, do Krynicy to by się Pani wybrała? To nie ma czasu na wybieranie się gdziekolwiek. To cieszę się, że dzisiaj tutaj jestem. Ale to dlatego, że przeprowadzam jutro kontrolę w Ministerstwie Klimatu w sprawie zanieczyszczenia rzeki przepływającej przez moje miasto, przez Gliwicę, e, kanału Gliwickiego, kłodnicy, mm -hmm. a docelowo, tak jak w ubiegłym roku, zanieczyszczona będzie już jest e, odra. No tak, ale z tego, co e, te informacje do nas docierają, to ta odra to bardziej chyba od strony Niemiec była zanieczyszczona, aniżeli od strony <coughs> Polski. Widzi pan w tym I mówimy o złotej momencie... Alce, rozumiem, tak? W tym momencie to zanieczyszczenie jest na poziomie gliwic. U nas jest, są tony śniętych ryb, więc jednak rzecz się dzieje tutaj, u nas na naszym terenie. I chcemy się w końcu dowiedzieć, z czego to wynika i kto nie dopełnia swoich obowiązków i co zrobić. Znaczy, minął rok od, od wcześniejszego zanieczyszczenia i. I dalej... na szczęście to się jeszcze na taką skalę nie powtórzyło. No ale to, to jeszcze się nie rozwinęło. To się tli. Zaczyna i u nas już na tym poziomie Gliwice-Opolszczyzna, Śląsk-Opolszczyzna na, na, na granicy, już jest bardzo źle. Już, już widać po prostu tony martwych ryb. A jak się pani czuje z myślą o tym, że na przykład tam współkoleżanką z list, co prawda z innego okręgu, jest pani marszałek Polak? Ale to bardzo dobrze się czuję, mam bardzo dobre zdanie no pani, o tym. Pani marszałek, pani marszałek Polak, Polak to była na tyle y, taka otwarta, szczera do bólu i opowiadała na przykład bajki o tej rtęci wodrze, co tam ta skala nawet nie ogarnia tej, tej ja nie, skali ja nie wiem, rtęci. Ja nie wiem teraz y, o czym konkretnie pan mówi. No ale wtedy znam o zanieczyszczeniu o... odry, no i wtedy pani marszałek Polak z takimi farmazonami do ludzi wyszła, zorganizowała konferencję hmm. prasową. I takie bajki ludziom są. Ja się bardzo cieszę, że pani Elżbieta Polak walczy o czyste środowisko, o rzeki, o wysypiska ale jak, ale jak śmieci, walczy? które o śmieci, które są składowane, podpalane w Polsce, w ogóle sprowadzane śmieci na masową skalę do Polski od lat, od ośmiu dokładnie lat. Nie, I pani, i pani, pani ale, ale w, ja skali, w skali Nie wiem, najłatwiej się w na takich cyklach ośmioletnich. No, tak się jakoś dziwnie składa, że, od, że ten cykl ostatnich ośmiu lat jest wybitnie nasycony różnymi takimi historiami, jak sprowadzanie śmieci, jak zanieczyszczanie rzek, jak wycofywanie się z energii odnawialnej. Wszystko to, co nie służy środowisku, a tak naprawdę jesteśmy w momencie bardzo dużych wyzwań związanych z środowiskiem e, i powinniśmy na to stawiać szczególną... E, Czyli tak, o ile pragu. rozumiem, jest pani dumna z tego, że pani Elżbieta Polak startuje? Rozumiem? Bardzo. Znaczy, pani się bardzo cieszy z tego, że Franz Timmermans sobie wrócił do swoich Niderlandów? Ale co ma pani y, marszałek Elżbieta Polak do Franza Timmermansa? No, <laughs> ma jakieś mówię, dziwne... no łączę jedno z drugim, skoro pani postawiła panią Polak, jako to obrończy nieczystości rzek, powietrza, klimatu, środowiska, no to przecież pan Franciszek, nie, To nam się kojarzy przede wszystkim i z e, e, Zielonym Ładem i kojarzy nam się z Fit for 55. No właśnie, My, też tak mam e, jak o tym myśl. Nie, nie, ja nie wiem czemu, czemu tak, tak zbaczacie zawsze na jakichś polityków zagranicznych, najchętniej niemieckich, dzisiaj akurat no trafiło na Holendę. No mówię, dzisiaj akurat na Holandię trafiło. A my mamy realne wyzwania. znaczy Każdy z nas widzi, że zmienia się świat klimatyczny, pogodowy, środowisko naturalne. Zaprzeczanie temu no, jest tak naprawdę podważaniem nauki. I ja, ja często kompletnie nie rozumiem, jak ktoś może mówić, że nie mamy na to wpływu, że nic się nie zmienia, że nie trzeba nic z tym robić, że może być tak, jak było. No, bo to jest pytanie dzisiaj o to, czy my chcemy, żeby nasza planeta przetrwała i żeby dzieci nasze i, i naszych dzieci żyły w czystym środowisku, e, czy żeby było coraz gorzej. No, wydaje mi się, że tutaj państwa są fakty co o, bardzo tego, dziękuję, ma, bo niektórzy to nie podważają. Nie ma żadnej dyskusji. I Ziemia Natomiast, jest okrągła. Y, tak, a nie oparta Super. na paszczach siedmiu krokodyli i róckiego płaska. Nie, to tak nie. Super. Nie, nie jest. To, to na, w najważniejszym Natomiast się fakt zgadzamy. jest faktem, że zmiany klimatyczne postępują i to widać gołym okiem. Natomiast pytanie tylko jest: czy my rzeczywiście mamy wpływ na te zmiany, czy nie, czy my sobie zbyt dużej roli też nie przypisujemy, bo przecież Ziemia rządzi się swoją cyklicznością Ja czy... pamiętam takie historie, starszy jestem. No, nie, nie, no dobra, to inaczej, to bazując na, na własnym doświadczeniu, może w ten sposób. Pamiętam dziurę ozonową, pani pamięta ją jeszcze? Pamiętam, no, to de, de, dezodoranty. Nie? Babci i dziadka tak. jeszcze, tak? No tak. właśnie, i ponoć te dezodoranty miały tak strasznie, freon w ogóle miał niszczyć ten ozon i ta dziura ozonowa miała powstać. No, dziury już nie ma. Ale to, prawda to jest, jest taka, że pralka zasilana tym ozonem, przepraszam, lodówka, chodziła lat 20, a może nawet i dłużej, co niektórzy jeszcze mają takie lodówki, a taka lodówka już powiedzmy niby ekologiczna, to chodzi tyle o gwarancję, i się psuje do wyrzucenia. To są dwa różne tematy. Znaczy, tak czy siak nie używalibyśmy dzisiaj takich samych pralek jak się używa 20 lat temu, bo zmienia się technologia i, i w tym zakresie też świat idzie do przodu. Natomiast to, to, to jest tak, że jeśli pomyślimy sobie o tym, że każdy z ludzi na tej ziemi coś robi, a mógłby tego nie robić i przysłużyć się dobru całego ogółu, no to jeśli policzymy sobie, ile, ile ludzi żyje na świecie i pomyślimy o tym, że każdy zrezygnowałby z drobnych rzeczy, które przyczyniają się do bardzo poważnych i trudnych zmian, to już samo w sobie się opłaca. A jeszcze dodatkowy, dodatkowy plus jest tej historii, mianowicie taki, że ja pamiętam, jak za dzieciaka w ogóle nie dbało się o przestrzeń wokół siebie. Papierki były rzucane często, gdzieś na ulicę, ludzie nie sprzątali po sobie, na festiwal się jechało, było wszystko. To rzucane. chyba źle nie ludzie. No, ale, ale nie dbano aż tak jak dzisiaj. A dzisiaj spójrzmy na to, że zaczynamy dbać o o tą swoją najbliższą przestrzeń i to się tak rozchodzi i, i miasta wyglądają coraz ładniej. Każdy dba o swoje otoczenie. Ta, coraz ładniejszy beton Plastiki, plastiki no A, nie no jestem what? fanką betonozy oczywiście. Ale to niestety postępuje, jest niezwykle modne i tanie. Do tego Zaczyna się to odwracać. Zaczyna się to odwracać. To, to całe szczęście, mówienie o tym właśnie, bo to tak działa. Mówienie, nagłaśnianie, gdzie popełniamy błędy sprawia, że zaczynają się pewne trendy zmieniać i zaprzestaje się betonozy, ludzie ja ja bardziej że pani poseł środowisko. Golbik jest za tym punktem programowym Prawa i Sprawiedliwości, który chce rewitalizować osiedla? Aż mi trudno w to uwierzyć. Ta rewitalizacja osiedli w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości to jest pomalowanie bloków. No, to, Nie, no, no, to są windy. Przynajmniej Skoń... w plana. Wie pan, jak się skończył program mieszkaniowy Prawa i Sprawiedliwości? Tak, kilkanaście tysięcy mieszkań zostało oddanych. Takich, że ludzie często płaczą, że wszystko tam się sypie. I... A ile miało być 100 tysięcy mieszkań? No, miało być 100 tysięcy e, a, a powstało e, wielokrotnie mniej i to w takich bardzo złym stanie. Więc e, przepraszam, nie wierzę w punkt programowy żaden Prawa i Sprawiedliwości, chyba że mówiłby wprost o niszczeniu czegokolwiek, to wtedy jestem w stanie uwierzyć, ale już na pewno nie w ten. Bo no, może pomalują parę bloków i to będzie w, w ich których, wykonaniu. A w który pro, punkt programowy platformy obywatelskiej koalicji obywatelskiej najbardziej wierzy Marta Golbik? Mogę powiedzieć, które są mi najbliższe. Nie, i... w który pani wierzy. Wierzę, wierzę. Znaczy, akurat program platformy obywatelskiej jest wypracowany przez 4 lata zapewne pan wie, jak i nasi słuchacze. Że byliśmy w każdej części Polski Pozoł, i to proszę. wynika z rozwoju. w każdej części Polski nie byliście byliśmy. w ciągu ostatnich czterech lat. A gdzie nie byliśmy, proszę ja powiedzieć? Nie, wiem, gdzie nie byliście. bo byliśmy wszędzie. No, mogę pani powiedzieć, że gdzie byliście. Na pewno byliście w tych miastach, miasteczkach, które sprzyjają platformie obywatelskiej. Nie, nie. No o... wie pan, gdzie na przykład byłam y, całkiem niedawno? W Jaśle. Fantastyczne na spotkanie w Jaśle. w Jaśle. Oczywiście. Miałam Zimnym fantastyczne spotkanie. Zdaje się, że no, spot... była to z Fantastyczne spotkanie. Nie pani zobaczy, jakim przypadek. Nie, chyba nie z Jasła. Chyba z. Musiałabym sobie. Nie, nie, nie um, z Sanoka? Nie, jeszcze y, z jakiejś chyba innej miejscowości, a może z Jasła, ale, y, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast y, proszę nie mówić, że bywamy tylko w miejscach, y, gdzie są no, sami które są zwolennicy no, tak to y, platformy obywatelskiej. Wręcz przeciwnie. Um, i, I na przykład y, uważam, że są pewne rzeczy, które całkiem poważnie. Ja bym zrobiła natychmiast. Na i przykład? Na przykład przywrócenie finansowania in vitro. Znaczy nie rozumiem do dzisiaj, rozmawiam z wieloma osobami, wiele, wiele bliskich mi osób to dotyczy. Nie rozumiem, jak państwo może blokować możliwość posiadania dzieci osobom, które chcą te dzieci mieć. Może dlatego, Kompletnie że te zabiegi za pierwszym razem się nie udają i za drugim się nie udają. Czasami nie za ma, trzecim się nie udają, nie za czwartym ma. też się nie udają. To To jest nauka, to jest medycyna. Wie pan, że wiele osób musi sprzedać swoje mieszkanie albo w jakiś koszmarny sposób się zapożyczyć w bankach, żeby móc starać się o dziecko i móc mieć to dziecko. Znaczy dla wielu osób to może być niezrozumiałe, bo po prostu tak życie im się ułożyło przychylnie, że chcieli mieć dzieci i mają. Ale dla wielu osób to mhm. jest naprawdę duży problem. I uważam, że Państwo jest właśnie dla takich osób, właśnie dla takich, które potrzebują tego wsparcia, pomocy w tych najważniejszych sprawach. Dla mnie na przykład posiadanie dzieci jest jedną z najważniejszych spraw i dlatego... Uważam, że jak tylko wygramy wybory, to to będzie jedna z pierwszych rzeczy, jaką zrobimy, czyli przywrócenie tego finansowania. Takich punktów dotyczących ludzkich spraw mamy bardzo wiele. I powiem pani szczerze, że ja nie rozumiem, bo tutaj mam dysonans taki strasznie poznawczy. Bo albo się jest za życiem, albo się jest przeciwko życiu. Z jednej strony chcecie in vitro, a z drugiej strony mówicie do 12 tygodnia nie ma problemu, każdy może ciążę usunąć. Ja tego nie rozumiem. To są dwie różne sprawy. To in to, vitro y, nie ma nic wspólnego z aborcją, nie no, ma, ma, nie. ma tyle wspólnego, że ma doprowadzić do tego, żeby zostało poczęte życie. Tak, to, to ma, do tak tego. ma doprowadzić do tego, że osoby, które bardzo chcą mieć dzieci, a nie mają takich możliwości, będą mogły przy wsparciu państwa te dzieci mieć. Natomiast y, możliwość y, przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia. To jest nic innego, jak danie kobiecie szansy na to, że jeśli nie może mieć tych dzieci z różnych powodów. No zresztą, ale państwo tego nie jakiegoś... ograniczają się powodnie, Nie, nie, pani nie posu, ale nie to, jest decyzja, bo to jest decyzja kobiety. No właśnie, państwo ale... mówią tak, no jeżeli się okaże, że w dziewiątym tygodniu ciąży, kobieta się zorientuje, że spóźnia się miesiączka i nagle widzi, że no, pewnie jest w ciąży. No to może iść sobie usunąć. I, i, z, z, różnych, i z różnych powodów, może nie, nie być w stanie? Nie. No, no Nieuczciwe. Bo... No. Z, z róż... jednej strony za życiem, z drugiej strony przeciw życiu. To jest wszystko I to za tak życiem. jakby stanąć w rozkroku i być i za, i przeciw. To jest wszystko za życiem i to jest wszystko z, m, dla dobra kobiety, a i nie tylko kobiety, żeby była jasność. To znaczy kobiety, która powinna móc decydować o tym, czy jest w stanie mieć dzieci, wychowywać dzieci. A jeżeli jest w stanie i chce, i nie może, to państwo też jej powinno w tym pomóc. Od początku do końca. To kobieta niesie na sobie przy y, zazwyczaj pomocy małżonka, partnera, y, drugiej osoby. Y, największy ciężar. No tak, ale y, tym ludzie y, się różnią od roślin, dzieci. że ludzie nie są wiatropylni. No, nie da się ukryć, dlatego, no. właśnie chociażby in vitro jest potrzebne. Niestety nie są wiatropylne. No, no może tak, a stety, jeśli chodzi to, do poczęcia, to kłopotu. jednak jest potrzebna też druga strona, akurat o płci męskiej. Oczywiście. No. I, i... I teraz tak, i kobiety mają decydować, a co z tą drugą nie, stroną. Nie, dlatego mówię, zazwyczaj, no, zazwyczaj przy wsparciu. No, trudno jest zajść w ciąży bez no. współuc współuczestnika tego aktu. To jest oczywiste. Natomiast jeśli mówimy na Czuję przykład o... Czuję się tak, o... jakbym czytał ustawę o świadomej prokreacji autorstwa nowoczesnej. Nie znam takiej ta ustawy. Był taki projekt tak? ustawy, tak? dopytywałem posłów Nowoczesnych, co to jest ta prokreacja? Nie znam takiej ustawy, natomiast dalej. Ta zajście w ciąży nie zawsze jest planowane i nie zawsze jest osobą, z którą chce się zająć w ciąży. Przypominam, że zdarzają się gwałty. No one I są, to też ta, one jest... są po pierwsze karane, a po drugie można wówczas dokonać aborcji spokojnie wszędzie. I to też jest yy, 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 też I też jest tego jest państwo kłopot. nie musicie przywracać, ponieważ no ale... to zostało przez Trybunał Konstytucyjny oszczędzone. Gwałty w ogóle są bardzo trudnym tematem. Tak, często niezgłaszanym i, no, i często kobieta nie chce w ogóle yy, tego zgłaszać, bo się boi stygmatyzacji, napiętnowania, tego, że nie zostanie odpowiednio potraktowana przez... Przez drugą osobę i to też ponosi, ona ponosi konsekwencje tego wydarzenia. I to też ona ma prawo po prostu powiedzieć: Nie chcę tego dziecka, nie muszę się nikomu tłumaczyć. Ale przeliczyliście, dlaczego? ile będzie kosztowała kwota wolna od podatku? Zapewne tak, ale nie mam tych przeliczeń przy sobie. Pytałem dzisiaj panią poseł Gil Piąta, która jest u was w koalicji obywatelskiej. Też nie wiem. No bo to, no to kto może wiedzieć? No, pew no, na pewno takie Słyszę, propozycje... że że Tadeusz Ziewicz, który jest mózgiem finansowym czy ekonomicznym platformy też nie no, Andrzej Domański e, wszystkie to nie jest takie zdecydowanie od naszego do nie, Kajfasa. Nie, nie. jak nie ten nasz, to może ten nasz Andrzej Domański to jest osoba która nie przedstawi żadnej propozycji programowej bez dokładnego przeliczenia kosztu żeby tej żeby pani rekomendy nie dostała to coś o wizach byśmy powiedzieli jesteśmy po konferencji prasowej e... Ministra od służb i, nic i nie powiedział. No i wiemy tyle, że trwa śledztwo i siedem osób usłyszało zarzut. No, yy, Ale wśród tych osób yy, nie, ma, nie ma Nie ma żadnych osób. No, to nie padło wprost. Ale gdzieś tam pośrednio padło, że nikt ze osób piastujących urzędy państwowe. Ja uważam, że to jest yy, faktycznie jedna, jedna z niebywałych afer i yy, w ogóle coś nieprawdopodobnego, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości, które tak yy, opowiada o tym. I jak, jak bardzo nie chce uchodźców w Polsce, a tymczasem na potęgę 600 tysięcy osób. Nie no, właśnie y nie. Z, ja, z tej konferencji z prasowej. Ściągnęli... Nie, no właśnie nie. No nie. Co nie? No nie, no, na konferencji prasowej sprawa tych wiz została skomentowana w sposób następujący. Kilkaset wniosków było. Kilkadziesiąt wniosków rzeczywiście zostało złapanych i no, zielonych Bzdura. No to, znaczy to no co, to, co nie, sugeruje ale... pani, że akurat ci dwaj panowie ja mówię o ilości, którzy poprzedzali nasz program, kłamali? Ja mówię o ilości wydanych pozwoleń i wiz dla obcokrajowców, dla osób, które się o nie ubiegały w ten czy inny sposób. No to to jest 600 no tysięcy. I teraz, no to proszę mi to powiedzieć. Ja nie A, wiem, to, to pan jest nie, dziennikarzem, nie pan, nie się wie, pan się powinien dowiedzieć. I teraz Prawo i sprawiedliwość, chcę pytać po fakcie ludzi, swoich obywateli o to, czy oni się na to zgadzają. No, no, znaczy, to jest bzdura. Robienie kampanii... Nie, ale kampanii... Sprawiedliwość w referendum pytał coś innego. Robien... Nie pytał legalnych migrantów, a więc takich, którzy mają wizę, pozwolenie na pracę. Pyta o nielegalnych z rozdzielnika. Tak, a tak. osoby, które idą i kupują wizę, to są legalni no czy nielegalni? No i teraz nielegalni? się okazuje w tej konferencji prasowej, że te osoby nie kupowały wizy, ale kupowały przyspieszony tryb otrzymania nie, tej wizy. Błagam, znaczy tłumaczenie dzisiaj... W jakikolwiek sposób, wiceministra, który stworzył cały mechanizm sprzedawania wiz, do Polski i sprowadzania ludzi niesprawdzonych, na których by się nie zgodzili Podczas bardzo często. Podczas tej konferencji prasowej słyszeliśmy, to że jest... byli sprawdzani. Nic nie słyszeliśmy na tej konferencji prasowej. No słyszeliśmy, nic, ale z że te osoby się... zostały ze względu na bezpieczeństwo sprawdzone. Ja tu słyszałem. Z niczego, z niczego tam tej się... samej konferencji? Tak. Z no. niczego tam się tak naprawdę nie wytłumaczono i ja oczekuję, że będą jasno wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które bezpośrednio za ten proceder odpowiadają, czyli na przykład wobec pana Wawrzyka jak i nie innych, bo uważam, że to jest coś, co zatoczy dużo szersze Kręgi, yy, i dowiemy się o kolejnych bardzo Politycym, ważnych politykach. Piotr Wawrzyk na tę chwilę poniósł, nie startuje z listy Ale co rybym. to jest za, za polityczna? No a to, to się to, nazywa to, polityczna odpowiedzialność. No ale to, to jest żadna odpowiedzialność. Ale z całym szacunkiem tak nie, nie mówią, był... Mówią, że polityczna odpowiedzialność za podniesienie wieku emerytalnego, czy tam za sowę i przyjaciół, to jest taka, że, że się nie uda. Z całym szacunkiem no, to, że pana Wawrzyka nie będzie w przyszłym parlamencie, nie jest jakąś wielką stratą dla Polski. Myślę, że nikt tego w ogóle nie odczuje, bo nie był zauważalny przez Polki i Polaków. Natomiast ja oczekuję prawdziwej odpowiedzialności za stworzenie takiego procederu. Marta Golbik, Platforma Ludowa, Koalicja Dziękuję Pani. Punkt 17. Były nieprawidłowości.